Czy masz świadomość? Urzędy potrzebują kaftana bezpieczeństwa, który chroniłby nas przed najgorszymi praktykami decydentów. Andrzej Zybała. Nie szuka się rozwiązań systemowych służących całej wspólnocie narodowej, całej gospodarce czy branży. Gramy tak, jakby rządzenie było grą o sumie zerowej, a jedyną strategią byłoby przyciąganie kołdry. Konrad Henning, wszyscy grają na krótko. Wszystko jest ustawione, państwo nas niby chroni, gówno prawda, chronimy siebie my, nikt inny, nie korporacje, nie nauka, nie władze, my. Mówił mi to farmer po podstawówce, wiedział od początku, a ja go brałem za wariata. Czy to nie obłęd? Rob Bilot, Mroczne wody. Dzień dobry państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj państwa moim gościem jest profesor Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej. Znamy się od lat, więc nie będziemy mówić sobie na pan. Dzień dobry Andrzeju. Dzień dobry Rafale, dzień dobry państwu. Andrzeju, na co choruje państwo polskie? No, to jest kwestia, czy mówimy o dzisiejszym państwie polskim, czy mówimy o państwie może z innego okresu historycznego. Dzisiejszym. Ale tak, jesteśmy zmianie władzy, gorący okres. Może i będą nowe zmiany, na lepsze dla obywateli. No i właśnie, na jakie choroby? No cóż, powiedziałbym tak, że rządzący czy politycy, którzy wkrótce obejmą ster rządu w Polsce, stoją na pewno przed dużymi wyzwaniami. Jeśli są ambitni, jeśli dobrze życzą sobie i społeczeństwu, to powinni widzieć te rzeczy w państwie, które wymagają poprawy, bardzo szybkiej poprawy, po to, żeby wytworzyć właśnie te lepsze warunki życia, lepsze szanse rozwojowe. No, to samo pytanie, to samo wyzwanie w zasadzie stało przed każdym rządem po 90 roku, przynajmniej po 90 roku. I zawsze mieliśmy tę nadzieję, że każdy kolejny rząd może poprawić funkcjonowanie głównych instytucji państwa czy przynajmniej wytworzyć dynamikę zmiany. No, często przychodziło rozczarowanie, bo rządy pewne rzeczy zmieniały, ulepszały, poprawiały, ale też pozostawiały sporo problemów, złych mechanizmów i pozostawiały nas z tym przekonaniem, że państwo wciąż wymaga sanacji, wymaga dopasowania różnych mechanizmów. Także dzisiaj jest to samo, natomiast gdybym miał spróbować syntetycznie określić, co przede wszystkim należałoby zmienić, to bym powiedział już o takich rzeczach, jakby, które dotyczą skali makro, nie dotyczą jednego, drugiego, dziesiątego urzędu, natomiast dotyczą skali makro, czyli takich zmian, które mają charakter systemowy, dotyczą całego sektora publicznego w gruncie rzeczy. Właśnie, a trzy takie kroki? No powiedzmy sobie, kluczowa rzecz, bez której nie ma mowy o jakiejkolwiek poprawie, to jest kwestia merytokracji. Merytokratyczności. Schodząc na ziemię, to jest kwestia wprowadzenia merytokratycznych reguł rekrutacji do służby publicznej, do sektora publicznego, na różnych poziomach tego sektora, czy na różnych poziomach funkcjonowania państwa, prawda, czy na poziomie centralnym, czy samorządowym, czy jakichś instytucji publicznych. Merytokratyczne, czyli jakie? Merytokratyczne zasady rekrutacji, czyli po prostu rekrutujesz tych, którzy mają największe umiejętności. Ci, którzy dokumentują w procesie rekrutacji, że mają najlepsze wśród tych umiejętności, wśród tych, którzy zgłosili się. I to jest jedyne kryterium, które komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę, że przygotowanie merytoryczne
kandydata. No, czyli co? Przepraszam, to jest ta kwestia kolesiostwa, upolitycznienia, upartyjnienia, rekrutacji. Jeśli nie wyjdziemy z tego, nie mamy co myśleć o zmianie na lepsze. Rola, mówimy tutaj o roli kadr, dobrze przygotowanych kadr urzędniczych, kadr eksperckich w zasadzie, które są w stanie zmagać się z problemami publicznymi w sposób profesjonalny, którzy mają przygotowanie, żeby problem publiczny dobrze zrozumieć, jego strukturę, wypracowywać adekwatne rozwiązania i prowadzić tę kwestię w sposób dalej, w sposób profesjonalny, czyli ewaluacja, audytowanie podejmowanych działań. Bez dobrze przygotowanych kadr, tak jak już powiedziałem, nie ma co mieć jakichkolwiek nadziei. Dzisiaj żyjemy w czasie złożoności, potężnej złożoności wielu problemów i amatorzy, nawet dobrze nastawieni, czy pełni animuszu, amatorzy nie są w stanie sprostać. Dzisiaj charakterystyczne jest to, że problemy są właśnie tak złożone, że żeby sobie z nimi dobrze radzić, to trzeba mieć ludzi, którzy w tych problemach siedzą nie rok czy dwa, 20 lat. W niektórych kwestiach, na przykład tworzenia regulacji, trzeba mieć doświadczenie regulatora 20 lat, żeby być poważnym człowiekiem i odpowiedzialnie regulować takie czy inne kwestie. A my mamy ludzi właśnie, którzy no, mają te dobre intencje, tę wielką wolę, natomiast i kariery zawodowe wielu urzędników są rozszarpane między różne ich zaangażowania, między różne dziedziny, którym się zajmują. Natomiast profesjonalizm wymaga niestety dzisiaj czasu. Oni muszą być na jednej ścieżce, może ich to będzie nudziło w którymś momencie, ale profesjonalizm zdobywa się latami. Także to jest ta jedna kluczowa rzecz, jeśli ktoś by mnie zapytać pośród różnych problemów, które są najważniejsze, to jest to, żeby zwalczyć czy wprowadzić, mówiąc pozytywnie, wprowadzić w sposób absolutnie konsekwentny zasadę merytokratyczności w dostępie do stanowisk urzędniczych. Oczywiście tu jest ta kwestia, że są politycy i oni też chcą mieć ludzi, z którymi chcą pracować. W tym celu są wytworzone rozwiązania, do których powinni się ograniczać, czyli są ich te gabinety polityczne, gabinety. Każdy minister ma możliwość, czy większego urzędu, ma możliwość skompletowania sobie gabinetu politycznego. To czasami może być 5-10 osób. No więc tam powinni właśnie być ci, z którymi minister chce pracować w sensie takim, w tej dziedzinie takiej politycznej, powiedzmy sobie, ale też oddziaływania oczywiście na administrację, na różne departamenty i tak dalej, ale w środku, raczej już w samych departamentach powinni być ludzie o ścieżce zupełnie profesjonalnej, apartyjnej. A jaka jest druga choroba naszego państwa? No więc właśnie, kolejne rzeczy, o których chciałbym wspomnieć, ewaluacja. Jest takie słowo też dziwne, ewaluacja, czyli profesjonalna ocena rezultatów osiągniętych z podejmowanych działań publicznych. W Polsce nie ewaluuje się w sposób systemowy działań publicznych, poza pewnymi działaniami finansowanymi z Unii Europejskiej. Unia, Komisja Europejska wymaga ewaluowania, ale też to ewaluowanie nie osiągnęło odpowiedniego poziomu. Natomiast potrzebujemy wprowadzenia zasady, że wszystkie większe projekty publiczne są ewaluowane w oparciu o zobiektywizowane kryteria, po to, żeby móc przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie, czy miała miejsce value for money, prawda? Czy otrzymaliśmy wartość odpowiednią za wydane, określone pieniądze. Jeśli nie mamy wiedzy,
czy działania podjęte przyniosły rezultaty, to prawdopodobnie nie uczymy się działań publicznych, bo ewaluacja nie jest przedsięwzięciem, żeby kogoś złapać, że był nieudolny, tylko ewaluacja jest po to, żeby uczyć się, że nie wiem, w jakimś tam kilku krokach były podjęte działania, które może nie były doskonałe, ale my zrozumieliśmy, urzędnicy zrozumieli, na czym polegała błędność kroków, czy ich niedoskonałość, i w kolejnych krokach już potrafią podejmować w pełni profesjonalne decyzje, dlatego że się nauczyli, że przeczytali zobiektywizowane analizy, ewaluacje właśnie, i z nich wynika, że były pewne rzeczy, które wymagają poprawy w kolejnych cyklach działań. No więc musimy się uczyć to, czy w sektorze publicznym muszą być mechanizmy, które zapewnią uczenie się tych, którzy odpowiadają za określone decyzje, projekty, przedsięwzięcia, i ewaluacja jest tą rzeczą zupełnie, zupełnie podstawową. Kolejna rzecz to jest audytowanie urzędów. Wydaje mi się, że to powinno być wprowadzone. Urząd, powiedzmy, raz w roku. No właśnie, audytowanie, audyt. No to też jest taka ewaluacja, bardziej może w tym wypadku przegląd przez neutralnych partyjnie ekspertów, konsultantów, którzy przyglądają się każdemu urzędowi i patrzą, jak on jest zbudowany strukturalnie, jakie są mechanizmy decyzyjne, organizacyjne, struktury, i zastanawiają się, czy one są optymalne wobec celów, którym służy dany urząd. Czy proporcje na przykład między zatrudnieniem a tym, co robi urząd, są adekwatne. Czy przygotowanie zawodowe pracowników urzędu jest adekwatne. Czy są właściwe ścieżki zawodowe dla pracowników. Jaki jest klimat organizacyjny w urzędzie, jakie metody zarządzania są stosowane, czy one są też adekwatne do celów, którym służy urząd. I tutaj też chodzi o proces uczenia się. Zarządzający urzędami mają możliwość zobaczenia zobiektywizowanej analizy urzędów, którymi zarządzają. Mogą polegać na uwagach specjalistów od zarządzania. Dzisiaj natomiast mamy taką sytuację, że często ministrowie, prezesi, dyrektorzy no polegają tylko na swoich intuicjach albo na swoim dobrym mniemaniu o sobie. No są świetni, więc urzędy, którymi zarządzają, też są świetne. To jest takie bardzo proste rozumowanie dużej części prezesów, dyrektorów, ministrów, no bo oni są świetni i to, co robią, jest świetne, natomiast pozostają w takim zamkniętym cyklu, w takiej spirali wewnętrznych opinii i nie konfrontują się, nie mają dużo możliwości konfrontowania się z ekspertami, ze specjalistami, ci, którzy badają urząd, tak jak nie wiem, lekarz bada człowieka, jak weterynarz bada krowę. Instytucje, urzędy to też są pewne całości, pewne byty, zobiektywizowane byty, opierające się na funkcjonowaniu różnych mechanizmów, procesów, i je trzeba badać, żeby móc powiedzieć, czy urząd jest zorganizowany optymalnie i czy urząd daje szansę w takiej postaci, w jakiej funkcjonuje, na realizację celów, do których został powołany. Więc to jest gra jakby o profesjonalizm też urzędów. My sobie tak wyobrażamy często, czy utożsamiamy sobie urząd z zarządzającym. A to jest no, kompletnie błędne. I to jest tragedią też zresztą naszą, że personalizujemy. Natomiast kwestią kluczową jest to, żeby oddzielać człowieka od instytucji. Często jest tak, że przychodzi nowy
zarządzający, minister czy dyrektor, prezes, i on nadaje swoje cechy instytucji. Natomiast kluczowym jest to, żeby taki człowiek miał świadomość, że on wchodzi już do pewnego bytu zastanego. Że to nie jest tak, że on może rozwalić czy ukształtować go tak, jak on sobie wyobrazi według jego fantazji. Bo wszyscy są jemu podlegli, wszyscy są podporządkowani, boją się być może. Nie, nie, to jest człowiek, który wchodzi w pewne zastane reguły i on ma je respektować. On może poprawiać takie czy inne reguły, jeśli znajdzie potwierdzenie, nie wiem, w opiniach ekspertów, gdzieś tam w jakichś opracowaniach opartych na zobiektywizowanej wiedzy i tak dalej. Także to jest... Tutaj już w zasadzie wchodzimy w takie kwestie mentalne. Jak my postrzegamy państwo, czy jego instytucje, jednostki i tak dalej. Ten problem jest mentalny, polegający na tym, że politycy sobie myślą, że no to sobie teraz pobawimy się tymi zabawkami, które są w środku. Oni tak traktują to jak folwark, że mają taki zakres władzy, że nie muszą się liczyć z pewnymi zobiektywizowanymi mechanizmami, procesami i tak dalej. Dobrze, czy jeszcze jakaś choroba, jakiś mechanizm, który no, warto... Bym zwrócił uwagę, który też jest jakby przedmiotem pewnej mojej propozycji systemowej, to znaczy procesy decyzyjne. Procesy decyzyjne u nas często są wolontarne, to znaczy nie są odpowiednio złożone adekwatnie do złożoności problemów, z którymi mierzą się urzędy. Ja bym za problem uważam brak praktykowania modelu zarządzania matrycowego. No właśnie, co to znaczy? Dzisiaj wiele procesów decyzyjnych jest bardzo uproszczonych, to znaczy jest polityczny przełożony, jest urzędnik dziedzinowy, powiedzmy sobie. Urzędnik dziedzinowy przygotowuje projekt decyzji ministrowi, wiceministrowi. Oni się często średnio znają na tym, więc urzędnik... To często chyba takie szczególnie rozwiązania, powiedzmy sobie, które nie mają charakteru politycznego, bardziej merytokratyczny, merytoryczny, no to urzędnik opiera się na swojej wiedzy i przedkłada właśnie taki projekt decyzji i no, decyzja zapada. To jest za proste. Tak, to trzeba odpowiednio, taki proces decyzyjny trzeba odpowiednio wzbogacić. To znaczy, to powinno w rzeczywistości wyglądać tak matrycowo. To znaczy, dyrektor dziedzinowy, powiedzmy sobie w urzędzie, w ministerstwie, urzędnik dziedzinowy przygotowuje projekt decyzji w danej sprawie, no, na przykład wpisanie nowego leku na listę refundacji. No i dobrze, jest projekt decyzji, natomiast rzeczą, która powinna się zadziać, to jest skonfrontowanie tego urzędnika dziedzinowego z ekspertem, czy też urzędnikiem, który zajmuje się jakością zarządzania albo jakością programowania i implementowania. To znaczy urzędnik dziedzinowy musi zostać zapytany przez urzędnika właśnie do spraw jakości, tak go nazwijmy, jakości programowania i implementowania, musi zostać z nim skonfrontowany. Ten urzędnik do spraw jakości musi go zapytać, a czy ty, człowieku, odpowiednio programowałeś rozwiązanie, które proponujesz jako finalną decyzję? Czy ty zaprogramowałeś proces implementacji tego rozwiązania we właściwy sposób? A z kim ty rozmawiałeś, kiedy zajmowałeś się projektem tej decyzji? Czy ty konsultowałeś to? W oparciu o jaki model rozumowania w ogóle pracowałeś nad tym rozwiązaniem? Z jakiej wiedzy skorzystałeś, pracując nad tym rozwiązaniem? Czyli tutaj jakby mamy konfrontację dwóch rzeczy właśnie. Kogoś, kto się dobrze zna dziedzinowo i kogoś, kto rozumie znaczenie jakości programowania i jakości implementowania, no i też w zasadzie trzeba by dorzucić jakości ewaluowania. Czyli to byłby taki bardziej złożony proces decyzyjny. No ktoś może powiedzieć, że to jest może za dużo czasu na to. Nie, nie. Dobra decyzja wymaga czasu,
pośpiech zwykle jest złym doradcą i w związku z tym no, ciągle musi być ta uwaga skupiona, czy to jest dobry proces, który doprowadził do decyzji. Czy skorzystaliśmy właśnie z odpowiednich zasobów wiedzy, z odpowiednich zespołów, czy to było skonsultowane z interesariuszami, jakie będą skutki, jakie są ryzyka związane z tym, że decyzja jednak wywoła rezultaty, których nie chcemy, które są niepożądane. Po prostu no, tak powinno wyglądać profesjonalne decydowanie, zarządzanie, programowanie, implementowanie. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Ja rozumiem, że te cztery choroby, cztery warunki, mechanizmy, czyli dobór odpowiednich kadr, ewaluacja, audytowanie i matrycowanie, rozumiem, że ty proponujesz, żeby one były tak ustawione w naszym państwie, żeby nie podważała, żeby nie były podważane po dojściu do władzy przez żadną z partii. Czy dobrze rozumiem? Tak, tak. No to jest idea minimum państwowego, minimum mechanizmów, procesów, co do których politycy umawiają się, że to są właśnie te, które są kluczowe dla siły państwa i kiedy kolejne partie obejmują władzę, ich nie kwestionują, może je rozwijają, w sensie nadając im jeszcze jakiś wyższy walor, ale uznają pewne minimum za fundament polskiej państwowości. Polskiej państwowości, państwowości, która ma przynieść Polakom korzyści, która ma dać dobrą jakość życia, zapewnić szanse rozwojowe. Wydaje mi się, że do tej pory zmagamy się z problemem państwa upartyjnionego, państwa, które jest rozszarpywane przez różne partie, a może często różne subfrakcje, które działają w partiach. I z tym trzeba uporać się. To jest choroba, może nie wiem, młodzieńcza choroba demokracji, chociaż no, może to za dobrze brzmi. I inaczej my nie zbudujemy ram dla naszej państwowości, a bez dobrych ram państwowości no na pewno nie będzie dobrze funkcjonowała gospodarka, czy nie będzie dawała tej wartości, którą mogłaby dawać, a dzisiaj jednocześnie mamy takie wyzwania przecież w służbie zdrowia, w systemie zdrowia, zagrożenie pandemiami, różnymi zdarzeniami nieprzewidywanymi. My musimy mieć sprawne państwo. No właśnie, Andrzeju, a czy państwo możemy traktować jako dobro wspólne? Czym w ogóle jest dobro wspólne w idei państwowości? No tak, to jest idea państwo rozumiane jako dobro wspólne, czyli państwo jako taki wspólny mianownik obywateli, którzy umawiają się na pewne reguły i zasady funkcjonowania powiedzmy sektora publicznego. Natomiast my historycznie mamy problem z tym, to się te problemy zaczęły no, w pierwszej Rzeczpospolitej, w zasadzie przynajmniej od początku XVII wieku widzieliśmy, jak państwo było rozszarpywane przez różne grupy szlachecko-magnackie, czy magnacko-szlacheckie. Widzieliśmy brak możliwości wytworzenia odpowiednio silnej władzy centralnej, co też powodowało, że państwo ostatecznie padło ofiarą
przemocy sąsiadów, ale to w zasadzie nie wynikało z tego, że sąsiedzi byli tylko tacy bardzo źli, ale przede wszystkim z tego względu, że Polska była takim łatwym łupem do przejęcia i aż prowokowała swoją słabością sąsiadów do zrobienia tego, co ostatecznie zrobili. No, w stosunkach międzynarodowych nie ma takich zasad moralnych, jak obserwujemy wewnątrz państw. To jest jakby inna rzeczywistość, więc słabe państwa nie mają racji bytu w gruncie rzeczy, historycznie patrząc. No, teraz może nie jesteśmy w takim okresie, kiedy państwowość nasza jest zagrożona z zewnątrz. Na szczęście żyjemy w warunkach międzynarodowych, które są oparte już na większej dozie pewnych rozwiązań strukturalnych, konsensusu, no, że funkcjonujemy w strukturach Unii Europejskiej, która zapewnia pokój, no ale to niekoniecznie musi trwać na wieki, więc państwowość o odpowiednim formacie, o odpowiednim potencjale wciąż jest wartością dla państwa i można, dla społeczeństwa. I można dzisiaj w zasadzie powiedzieć, że szczególnie wartością jest w tych czasach, w których żyjemy, kiedy dochodzi do rzeczy, które wydawało się, że przechodzą do historii, prawda? Wojna w Ukrainie. No nie myśleliśmy, że jeszcze będziemy świadkami wojen z udziałem czołgów, armat, pocisków i tak dalej. Albo też nie spodziewaliśmy się, tak jak już wspomniałem, że będzie pandemia o takiej skali i takich konsekwencjach, więc, więc no, musimy coś z tym zrobić, bo inaczej będzie marny los. A jakie okoliczności mogłyby skłonić dzisiaj partie polityczne, które mamy w tym nowym rozdaniu, które są wrogiem wobec siebie, do wypracowania właśnie porozumienia w tych sprawach, o których rozmawiamy? No tak, to jest wyzwanie. Co mogłoby skłonić ludzi, którzy myślą w określony sposób o państwie, żeby zmienili ten sposób, żeby też dostrzegli jakieś inne wymiary, które by ich skłoniły do głębszego spojrzenia. No, zadziały się pewne rzeczy, które powinny jakby przeformatowywać myślenie o państwie. Zadziały się, no, wojna w Ukrainie, pandemia, czyli generalnie kryzysy, no też kryzysy ekonomiczne, 2008 rok, i wtedy w wielu państwach też nastąpiło jakby tak przeformatowanie sposobu myślenia, czy dowartościowanie roli państwa. No ale w Polsce jakby ta refleksja nie zagościła za bardzo. Politycy nadal pozostają przy takim, no, modelu rozszarpywania tych dóbr, które są im jakoś tam dostępne w granicach państwa, czy w urzędach, które kontrolują. Więc tutaj jakby pewne źródło samorefleksji i zmiany nam odpada. No, co jeszcze? Co by musiało się stać? No, czy może nie wiem, uświadomienie sobie jeszcze jednak w wyniku absorpcji tych różnych doświadczeń, uświadomienie sobie znaczenia państwa, znaczenie państwa sprawnego w radzeniu sobie z problemami publicznymi. Nie wiem, być może odkrycie jakichś nowych metod sanacji państwa, których na razie nie znamy. Być może w oczach wielu polityków sanacja, modernizacja państwa jest taką czarną dziurą, czy też taką magmą. Oni nie rozumieją złożoności, wielości, gdzie, od czego zacząć. Być może w którymś momencie odkryją jakieś nowe metody sanacji państwa, które nie będą za bardzo wymagały poświęceń z ich strony. Ale to jest wielka zagwozdka. To o czym mówisz w tym pytaniu. Czy to można było powiedzieć, że to jest tak, z jednej strony potrzeba takiego przewartościowania intelektualnego, czyli sposobu myślenia o państwie, a z drugiej strony też chyba jest tutaj wymóg takiego przewartościowania moralnego, żeby jednak to odczucie było, że jeśli ktoś sięga w jakiś dziwny sposób po
o dobra publiczne i przekazuje je gdzieś tam w kręgi swoich satelit rodzinnych czy koleżeńskich, no, że to jest niewłaściwe. My musimy, tu potrzeba byłoby wzmocnienia takiej wrażliwości na reguły publiczne, na dobro publiczne i takiego silniejszego oddzielenia tego oddzielenia dobra własnego od dobra państwa. Instytut Spraw Obywatelskich postuluje powołanie Instytutu Przyszłości Narodowej. Uważamy, że za mocno zagłębiamy się i za dużo czasu poświęcamy przeszłości, chociażby ona jest oczywiście ważna, Instytut Pamięci Narodowej robi tutaj kapitalną robotę, natomiast w przyszłość nasi decydenci rzadko się zapuszczają w sposób jakiś świadomy, refleksyjny, z głową. Co ty na to? No, ja myślę, że pomysł jest znakomity. Wytworzenie ośrodka, który by analizował wyzwania przyszłości. Doświadczamy turbulencji, jesteśmy zaskakiwani przez, często jesteśmy zaskakiwani przez to, co zachodzi. Natomiast to często wynika z braku jakby wyobraźni, przygotowania takiego merytorycznego do myślenia w kategorii przyszłości. Więc no, byłoby dobrze, czułbym się bezpiecznie w państwie, które jakby ma kapitał intelektualny, analityczny do analizowania tego, co może się zdarzyć, na bazie oczywiście analizy tego, co się dzieje, pewnej dynamiki, trajektorii, ścieżek, co może się zdarzyć i na jakie scenariusze powinniśmy być przygotowani. W zasadzie no, znaczy jest pytanie, czy my potrzebujemy jednego takiego ośrodka, czy też potencjał analityczny w tym zakresie, czy nie powinien być jakby rozproszony po instytucjach, które powinny go mieć ze względu na to, czym zajmują się. No nie wiem, mamy Ministerstwo Gospodarki, mamy Ministerstwo Edukacji, Zdrowia. W zasadzie te instytucje powinny posiadać potencjał analityczny w tym zakresie, bo wszędzie dzieją się, jest pewna dynamika i jest potrzeba, żeby rozumieć to, co może się stać. Więc to jest takie pytanie strukturalne. No być może warto, żeby był dla takiego chociażby symbolu, że poważnie traktujemy analizę i poważnie traktujemy dynamikę, dzianie się, pewną nieprzewidywalność zdarzeń, które doświadczamy, i wytworzyć taki instytut, który by tworzył metody analizy i też tworzył klimat może do analizy i mobilizowałby czy współmobilizowałby zasoby, które w tym zakresie powinny być uruchamiane w poszczególnych instytucjach. Natomiast jest pytanie o wykonalność takiego przedsięwzięcia. Mi się wydaje, że ono jest uzasadnione jak najbardziej. No, tym bardziej, że w ostatnich latach mieliśmy no, wysyp różnego typu instytutów, które wytwarzali rządzący do tej pory. Natomiast instytut o takim profilu no, absolutnie powinien zafunkcjonować w jakimś formacie organizacyjnym. Andrzeju, a co my jako obywatele możemy zrobić w tych tematach, o których dzisiaj rozmawiamy? Co powinniśmy zrobić? No, powinniśmy robić to, co powinniśmy robić, to znaczy powinniśmy być obywatelami, powinniśmy aktywnie podchodzić do tego, co dzieje się w państwie,
formułować pewne priorytety, w którym te państwa, które powinny być realizowane w tym państwie przez to państwo, tworzyć presję na rządzących, żeby realizowały przedsięwzięcia, które mają charakter właśnie priorytetowy czy strategiczny na różnych poziomach. No, to trzeba powiedzieć jedną rzecz. Format polskiej polityki, tej, którą obserwujemy zwłaszcza na szczeblu centralnym, on się nigdy nie zmieni bez właśnie aktywności obywatelskiej, w tym bez odpowiedniej presji na podnoszenie standardów na przykład zarządzania właśnie w administracji publicznej, w sektorze publicznym. To, o czym mówiliśmy na początku, wytworzenie nowych reguł zarządzania, to nigdy się nie stanie bez presji obywatelskiej różnego typu. Polityk, kiedy jemu się powie, audytuj swój urząd, którym zarządzasz, czy twoi partyjni koledzy zarządzają. On wymyśli 10 zaraz powodów, żeby tego nie robić, czy też w zakresie ewaluacji, no bo to jest jemu na rękę. Przecież obecnie może zarządzać w sposób wolontarny, nie liczyć się z obiektywnymi prawami zarządzania, decydować według swoich fantazji. No to jest bardzo wygodne. Mentalnie nie musi się konfrontować z jakimiś odrębnymi, niezależnymi opiniami o rezultatach swojego działania. No to jest mentalnie bardzo wygodne, ale to jest zabijające. To jest w zasadzie zabijające dla umysłowości tych ludzi i to jest zabijające dla jakości funkcjonowania urzędów w państwie, więc absolutnie musimy być obywatelami, musimy mieć format obywatelski, musimy mieć myślenie obywatelskie, odczuwanie obywatelskie. My każdego dnia, budząc się rano, musimy wstawiać pierwszą nogę z myślą, że jestem obywatelem tego państwa i dzisiaj też coś zrobię, co wzmocni to państwo. To pamiętam Rousseau w takim opracowaniu, które mu zlecił jeden z polskich, jeden ze szlachciców, Wielohorski chyba się nazywał. On, Rousseau, właśnie rekomendował, że kiedy budzisz się, musisz wiedzieć, że jesteś Polakiem. No w tym znaczeniu ja bym dzisiaj powiedział, musisz budzić się wiedząc, że jesteś obywatelem. Że jesteś obywatelem, mając prawa określone, mając prawo do wpływu, do głosu swojego, też do prawo do swojego gniewu na różne rzeczy, ale też okazywania gniewu, ale też masz obowiązki. No tutaj wchodzę w niebezpieczne rewiry, tak? To Dmowski powiedział, że jesteś Polakiem i masz polskie obowiązki. No to niestety Dmowski wytworzył nurt zjadliwego nacjonalizmu, w który nie chcę się mieszać, ale jesteś obywatelem i masz obowiązki obywatelskie. I o tym trzeba każdego dnia pamiętać w każdej rozmowie z dziećmi chociażby. Mhm. I ostatnie pytanie. Jakiego pytania w tych tematach, które dzisiaj poruszamy, nikt ci jeszcze do tej pory nie zadał, a ono jest ważne i powinno paść? Jaka jest oczywiście odpowiedź? No tak, czyli rozumiem, że tu chodzi o coś takiego super istotnego, co czasami być może umyka w dyskusjach publicznych, czy nawet w naszych indywidualnych rozmyśleniach o obywatelstwie, o państwie i tak dalej. Znaczy, wydaje mi się, że takim czymś najbardziej wrażliwym, w tym też sensie, że unikamy tego, nie chcąc się z tym skonfrontować, to jest gdzieś kwestia takiego, nie wiem, interesu publicznego i własnego interesu. Takiej, nie ma, sądzę, że to jest taka kwestia jakby odwagi, że czy jestem w stanie zrezygnować z części swojego interesu dla interesu publicznego i co by to oznaczało. No to jest też taka kwestia moralna w gruncie rzeczy. No jest dla mnie fascynujące, jak
Często wielkich słowach o państwie mówią osoby, które jednocześnie kradną, czy też dokonują rzeczy, których nie powinni robić. Gdzieś tam w sposób marnotrawny środki zużywają, czy też po prostu angażowani są w korupcję. Oni używają jednocześnie wielkich słów dla przykrywki. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ta kwestia takiej uczciwości wobec siebie i wobec innych, z czego mogę zrezygnować dla silniejszego, lepszego państwa. Tak jak jest kwestia, czy polityk obejmuje władzę, tak jak dzisiaj, prawda? Jakaś grupa ludzi będzie miała kluczowe znaczenie w określonych urzędach, ministerstwach, prawda? Czy taki człowiek powie, jest w stanie powiedzieć na samym wstępie, nim przekroczy próg urzędu, może powiedzieć, ten urząd będzie w przyszłym roku ewaluowany. Jego główne działania będą ewaluowane za rok, za dwa. Ten urząd będzie audytowany i chcę, żeby to zrobiły osoby niezależne. Ja chcę się przejrzeć w zobiektywizowanych analizach tego, co ja zrobiłem. Ja nie chcę polegać na swojej fantazji, na swoich wyobrażeniach, co tu się dzieje, jak te działania, prawda? I to on jakby przeciwko sobie to by robił, w takiego swojego doraźnego interesu, bo on pewnie by chciał pokazywać zakres swojej władzy, tą folwarczność i tak dalej, to jest miłe tak indywidualnie, ale jednocześnie, czy on widzi, no, że to jest państwo, że to ma funkcjonować najlepiej dla państwa i dla społeczeństwa, a niekoniecznie on sam potrafi to zrobić. No właśnie, tylko rozumiem, że druga strona tylko czeka na taki raport ewaluacyjny albo audytorski, żeby przyłożyć temu politykowi i tej partii. No właśnie, ale to jest kwestia, w jaki sposób te procesy są organizowane. Jak ewaluować, jak traktować wzajemne ewaluacje i audytowanie. No to też to musiałoby wejść w skład tego, o czym wspomniałem, pewnego minimum państwowego. To znaczy, że realizujemy tego typu przedsięwzięcia, ale nie są one przedmiotem wzajemnych połajanek, nagonek i tak dalej. Bo audytowanie, ewaluacja dotyczy pewnych zobiektywizowanych procesów, na które w gruncie rzeczy nawet politycy do końca nie mają wpływu, a aż tak w dużej mierze. No mają, powiedzmy sobie, ale nie, bo tu też przecież ma znaczenie urzędów, pracy urzędników i tak dalej. To jest cała machina. I politycy powinni to powiedzieć, że oni nie za wszystko muszą odpowiadać. Oczywiście format kierunkowych decyzji, strategicznych kroków i tak dalej, ale na wielu poziomach właśnie gdyby był ten dobrze przygotowany urzędnik, to on by ponosił odpowiedzialność. Ewaluacja w gruncie rzeczy jest adresowana do poziomu urzędniczego, tego merytokratycznego. Ale na pewno musiała być ta intencja polityczna, że ewaluowanie, audytowanie wyłączamy z połajanek politycznych. Warto zobaczyć obecnie, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Tam ma miejsce obecnie pracuje komisja do spraw COVID-19. Komisja, która dokonuje takiego audytowania, ewaluowania wszelkich działań, które rząd od początku pandemii podjął. Z pytaniem, czy rzeczywiście musiało umrzeć tyle ludzi. I to jest w jakim sensie wyłączone z politycznych połajanek. Oczywiście prasa donosi o jakichś wystąpieniach, bo tam jest mnóstwo przesłuchań, mnóstwo dokumentów jest analizowanych, to wszystko jest online i też prasa pokazuje wystąpienia niektórych ministrów, którzy wskazują na mechanizmy, które były niewłaściwe i przyczyniły się do cierpień.
przyznają się niektórzy, przepraszają niektórzy, ale jednocześnie tam jest ta kultura, w którym się zakłada, że człowiek popełnia błędy, szczególnie no, w takich sprawach, które dotyczą no, zjawisk zupełnie nieznanych wcześniej. Czyli są politycy, którzy to przepraszają za swoje błędy, które popełnili, za funkcjonowanie mechanizmów, które nie powinny mieć miejsca, ale oni jednocześnie wskazują, że to jest też ocena państwa jako takiego, nie tylko tej warstwy politycznej, ale no, całego zaplecza sektora publicznego, administracji publicznej, też w dużej mierze społeczeństwa, że to był proces w COVID-zie, który dotyczył całego społeczeństwa. No też no, jeden z ministrów tak bardzo wyraźnie przeprosił, natomiast no, prasa zwracała uwagę, że Boris Johnson nie bardzo, tylko wyraził, że jest mu przykro. No to jakby jest to trochę upolitycznione, ale w zasadzie generalnie nie jest upolitycznione i przede wszystkim to trwa. Taka komisja trwa 4 lata założono, trwa już bodajże 2 lata. Mhm. Więc to jest też, bo to co ja powiedziałem o ewaluacji, audytowaniu, to łatwo powiedzieć w takim ogólniku, prawda, ale jakby to miało być funkcjonować w szczegółach i co zrobić, żeby to było wyłączone właśnie z tych politycznych waśni i tak dalej. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był profesor Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej. Andrzeju, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie do rozmowy i dziękuję za ciekawe pytania i kwestie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!